Witam w prezentacji i montażu 32 numeru Żółka A07 od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy lewy resor, płytkę resoru, dwa jarzma, dwie tuleje, dwie obejmy, dwie płytki, mocowanie resoru 1 i 2, kluczyk i śrubki.
W tym numerze do tylnego mostu został przymocowany resor biurowy, a do ramy zostały przymocowane jego dwa mocowania, bo montażu części z 32 numerów mamy zmontowane. Dwa przednie błotniki z kierunkowskazami, maskę, przednią część z grillem i reflektorami, przedni zderzak z tablicą, kolumnę kierownicy z kierownicą, przednią i tylną część ramy ze ślepkami, przednie zawieszenie z dwoma kołami, nad kolami, układ kierowniczy, hamulcowy, silnik i części tylnego mostu. Numer 32. Na drugiej stronie mamy zdjęcie modelu z boku, logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu z przodu. Pierwszy bus Mercedesa. Na placu w miejscowości Herschel w zachodnich Niemczech, gdzieś między wzgórzami Sauerlandu, niewiele się działo. Ktoś się spieszył do pracy, ktoś do sklepu, kilkoro dzieci maszerowało do szkoły, nagle z jednej uliczek wyłonił się pomalowany na żółto-czarno Mercedes L319. Na dachu miał napisy, z boku nadwozia widać było przez szyby lodówki i zamrażarki, z megafonu dobiegał głos zapraszający do oglądania sprzętu chłodzącego. Był 1956 rok,
Niemcy wciąż odbudowały gospodarkę ze zniszczeń wojennych, powstawały nowe przedsiębiorstwa, stawiano fabryki, a społeczeństwo próbowało zapomnieć o niedawnym koszmarze. Jednym z nowych zakładów na gospodarczej mapie RFN było rodzinne przedsiębiorstwo Liebherr, założone przez Hansa Liebherra w 1949 roku. Biznesmen w tym samym roku zaprezentował na targach we Frankfurcie samojezdny żurow wieżowy. W 1955 roku jego firma specjalizująca się w produkcji maszyn budowlanych i górniczych rozszerzyła ofertę o sprzęt AGD, głównie ochłodziarki i zamrażarki. Liebherr zauważył bowiem, że na te urządzenia popyt jest ogromny. Wtedy te zakłady kupiły samochód dostawczy marki Mercedes, model L319, który miał jeździć po kraju i prezentować ich wyroby. Mamy zdjęcie i informację, że Mercedes L319 był pierwszą furgonetką tej marki i protoplastą takich samochodów jak Mercedes T1, TN, powszechnie zwany Kaczką, i Sprinter. Mamy zdjęcie i informację, że seria L319 wyróżniała się charakterystycznym przodem z nieco wysuniętym dołem, wóz wydaje się bardzo letki, a na zdjęciach wygląda na mniejszy niż był w rzeczywistości. Mamy zdjęcie i informację, że z tyłu uwagę zwracają niewielkie lampy, charakterystyczne dla pojazdów z lat 50. Samochód oferowano aż do 1968 roku. Mamy zdjęcie wnętrza Mercedesa L319, które jest skromne, lecz schludne. Maska silnika wchodzi do wnętrza w nieco mniejszym stopniu niż w naszych Żukach i Nysach. Mamy zdjęcie i informację, że Mercedes L319 poradził sobie na rynku znacznie lepiej niż jego ówcześni rywale Opel Blitz, Volkswagen 1500 czy Hanomag Courier. Przez 13 lat powstało około 140 tysięcy egzemplarzy tego pojazdu. Mamy zdjęcie i informację, że jak każdy późniejszy furgon ze znaczkiem Mercedesa, także L319 stanowi bazę przeróżnych wersji na zdjęciu efektowny kamper z epoki. Mamy zdjęcie i informację, że następcą modelu L319 był Mercedes T2, który znacznie go przewyższał popularnością. Na zdjęciu pokazano wersję służącą do przewozu koni, długo eksploatowaną w Polsce. Mamy dane techniczne Mercedes-Benz L319D. Album z Żukami. Mamy zdjęcie i informację, że na przełomie 1959 i 1960 roku zbudowano 12 Żuków A08 o ładowności 1,5 tony. Pojazdy miały metalową pakę, bliźniacze koła z tyłu i wzmocniony tylny most. Testowano je w Lublinie do 1963 roku. Mamy zdjęcie i informację, że jeden z testowanych prototypów miał ciekawą zaokrągloną kabinę. Badania nad samochodami mogącymi przewozić towar o wadze 1,5 tony kontynuowano w projekcie B40 oraz podczas prac nad samochodami z rodziny A40. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem i pokazany model po montażu. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli prawy resor, płytka i mocowanie resoru, jarzmo, tuleja, obejma, płytki. Osoby posiadające prenumeratę z 9 przesyłką zawierającą od 29 do 32 numeru otrzymały prelog. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.